Witajcie kochani, dzisiaj nagrywamy kolejny film, tym razem ze stokrotkami i z cieniami. Zobaczymy, z lampą nie jest lepiej. Zachmurzyło się u nas troszkę i pada deszcz i tutaj widzę mój cień pada, no ale to nic, postaram się przesunąć. Dobrze, jeśli chodzi o stokrotki, to potrzebujemy dwa dziurkacze stokrotki. Ten dziurkacz wygląda w ten sposób. Tylko, że to jest taki malusieńki dziurkacz, widzicie, o. Taki maluteńki, gdzie on do tych stokrotek? Ja posiadam tylko taki. Koleżanka moja posiada te większe i była tak dobra, że mi pożyczyła i ja sobie nacięłam. O, proszę, mam zapas naciętych różnokolorowych stokrotek. Te stokrotki mają, już Wam mówię, ta stokrotka ma 3,9, czyli prawie 4 cm, a ta mniejsza, też już Wam mówię, ta mniejsza stokrotka ma 2,5 cm, przy czym ta moja malusieńka ma 1,6 cm. Jakbyście chcieli kupować dziurkacze, to już znacie wymiary. A my dzisiaj zrobimy tak, cynie. Do cynii trzeba dużo tych płatków. Tutaj robiłam margaritkę i pozostało mi tylko wkleić coś w środeczek. Tutaj użyłam mniejszej ilości płatków, większej niż do stokrotki, mniejszej niż do cyni. I jako, że lubię margarytki bardzo, to taki sobie zrobiłam, ale on na razie leży, jeszcze go nigdzie nie użyłam. Ale my dzisiaj zrobimy stokrotki i cynie. Może zaczniemy od stokrotek, bo stokrotki są łatwiejsze. Może zrobimy różową, bo już wyjęłam różowy kolor. Więc do zrobienia takiej stokrotki potrzeba nam dwóch takich dużych, to odsunę, przesunę tu, dwóch dużych stokrotek i dwóch mniejszych. Można też robić dwukolorowe, takie jak tutaj zrobiłam, ale zazwyczaj robię jednokolorowe i później jakiś środeczek zaraz będziemy kminić. I teraz tak, z każdą z tych stokrotek musimy powyginać, czyli bierzemy tak, wkładziemy wykałaczkę i wyginamy. I to jest raz. Bierzemy matę. Moja mata to już za pięknie nie wygląda, ale bierzemy matę. Kładziemy stokrotki. Przykładamy linijkę. I bierzemy igłę. Grubą igłę. Może być też igła do peelingu. Ja mam taką grubą do szycia. Nic mi nie szyję. Przykładam sobie na środku płatków. I rysuję. O. Do środeczka, tu robię miejsce i od środeczka. Nie wiem, czy widać. Zaraz zobaczymy. O, o, widać. Złapiemy ostrość. O, widać. I teraz jak mamy coś takiego, to będzie nam łatwiej zgiąć. No niestety trzeba się troszeczkę przy tym napracować, ale to się już później robi bardzo szybko. To naprawdę. Igłę. I teraz tak, możemy to robić tym zagięciem, kłaść i zginać, ale wtedy to zagięcie jest widoczne. Więc ja odwracam stokrotkę na drugą stronę, kładę igłę i zaginam. I teraz nam się to szybciutko i sprawnie zagina, bo uwierzcie mi, jak nie ma tych linii, to nie chce się tak ładnie zagiąć. Ta igła nam lata, gdzieś to ucieka, bo to jest jednak malutkie i drobniutkie i to tak po prostu ucieka w palcach. Nie zauważyłam, jak mi się miejsce w pamięci skończyło i zdążyłam skleić stokrotkę, ale to nic, bo mam tutaj przygotowane na cynie. Tak więc pokażę Wam na tych. Generalnie chodzi o to, że smarujemy klejem tutaj na środeczku, sklejamy naprzemiennie, tworząc stokrotkę. Znowu klej na środeczek,
przyklejamy małą stokrotkę. Nie chcę przyklejać, bo jest mi to potrzebne do cyni. I tutaj znowu klej. I znowu naprzemiennie. I mamy gotową stokrotkę. O, to już mam sklejoną. I teraz tak, środeczki stokrotki można robić na różne sposoby. Można przykładowo nakleić perełeczkę. Można nakleić po prostu o, czarną perełeczkę. I mamy z głowy. Jest z czarną perełeczką. Można tak jak tutaj, to jest lakier do paznokci, taki z jakimś brokatem i z jakimiś tutaj sznureczkami, Bóg wie czym. To się na pewno jakoś nazywa. O, widzicie? Takie małe niteczki. To jest lakier do paznokci, też można tak pomalować. Mam jeszcze taki lakier do paznokci, czarny, brokatowy. I najfajniej mi on wygląda na, łapiemy ostrość, na fioletowych. O, robię tak po prostu cap, 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 cap. O, trochę krzywo, dobra. I on jak wyschnie, to też fajnie wygląda. Też można zrobić tak. Sposób dla dziewczyn, które się dzieliły w filmie, w którym pokazywałam album komunijny z kaszką mamną. Mam cały woreczek kaszki mannej, który mi się sypie. Też dziura się zrobiła w woreczku. I weźmiemy sobie może tą stokrotkę. A właśnie, jeszcze tak, jeśli mamy białą stokrotkę, możemy ją przytuszować na różowo. O. Delikatnie jedziemy różem. Oczywiście też można przycisnąć. O. Wtedy nam nadaje takiego kształtu. I teraz tak, z kaszą manną. Smarujemy środeczek klejem. Mam nadzieję, że widać, bo tu się już naprawdę zachmurzyło. I bierzemy troszkę kaszki mannej. Sypiemy na środek. Sypiemy więcej, to nie przeszkadza. Dociskamy palcem. I teraz nadmiar obtrzepujemy. I mamy środeczek z kaszki mannej. Nie wiem, czy widać. O, super rękę. Widać. Jest środeczek, też można zrobić. Mam też takie perełeczki do paznokci. Tak, kupiłam kiedyś do paznokci i nie używam. I tak samo na fioletowo. Troszeczkę kleju. Magica. I troszeczkę tych perełeczek. No i one się już nie sypią tak fajnie jak kaszka. Trochę jest, sypiemy. O, i jak zwykle jest za dużo. No, ale przyklejamy, przyklejamy. Ile się przyklei, tyle super. Resztę bierzemy na kartkę papieru. O, 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 latają oczywiście już po całym stole. O, tutaj mamy, tak. Z czego jeszcze można zrobić środeczek? Myślę, że z różnych koralików. Można zrobić właśnie z lakierów do paznokci kolorowych, można zrobić z błyszczących tych dżecików też. Przykleiłam czarny, to tu na przykład mogę, o, taki niebieski, tylko różowy. O, i też wygląda ładnie. Co jeszcze można na środeczek? No generalnie koraliki, o, takie mam zielone, też można naklej, to są koraliki z jakiegoś naszyjnika, też można posypać i tutaj przyklej, pokażę, to są środeczki z perełeczkami, to są te przed chwilą co widzieliście, to lakier do paznokci, jeden, drugi i kaszka manna. I teraz jeśli chodzi o taką cynię, na taką cynię potrzebujemy 12, tak, dobrze słyszycie, 12 takich płatków. 12 takich, 6 takich i 3 te malutkie.
I teraz tak. Wszystkie 12 płatków zginamy na wykałaczce albo na tej grubej igle. Bo w zasadzie im mocniej zgięte, o, tym to lepiej później wygląda. Czyli zginamy znowu wszystkie 8 do środka. I dobrze jest to robić na tej igle, bo one są wtedy mocno zgięte i to fajnie wygląda. W ogóle taka cynia fajnie wygląda. Jest grubym, potężnym kwiatkiem. O, a te... z tymi nie robimy nic w tej chwili. No one są za malutkie, żeby je jakoś tam nawet bigować, tak jak o tę igłę. Te bigujemy tak samo, dokładnie tak samo jak na stokrotki. Zbijamy je oczywiście tak samo jak na stokrotkę, czyli przyklejamy klej na środek, bo czy się nagrywa się i naprzemiennie, a dociskamy palcem i znowu klej na środek i dociskamy naprzemiennie, a naprzemiennie, ale nie musi być tak idealnie, bo tych płatków jest aż 12. Nie dajemy dużo kleju, żeby nam nie wypływał. No bo widzicie, wyraz wypływa po bokach. Tych kwiatków jest aż 12. Tutaj już sobie część dokleiłam, bo film by trwał i trwał. Więc tutaj te wszystkie 12 kwiatków teraz muszę przypasować jeszcze o naprzemiennie. I zobaczcie, już to fajnie wygląda. Już jest taki gruby. Gruby, solidny. Jeszcze go się później formuje. To wygląda jeszcze fajniej. I tak samo robimy, na razie tego odkładamy, tak samo robimy z tymi 6 małymi. O. Też tak przyklejamy. A jeszcze fajna ciekawostka, że możecie też zrobić małe stokroteczki, czyli dwa takie. Dwa takie i wtedy dwa takie na wierzch. I jest nie taka duża stokrotka, tylko taka mała stokrotka. Oj, ucieka mi. Też naprzemiennie ten jeden i ten drugi. I wtedy powstaje mała stokroteczka. I tutaj malutki trzecik i też to ślicznie wygląda. No ale my robimy teraz cynię i też naprzemiennie. O. Naprzemiennie i dociskamy palcem. I jeszcze raz. I dociskamy palcem. I tu też mam przygotowane już wcześniej. Kilka sztuk. O. I tutaj mamy 6 tych. Tamtych było 12. No i teraz tutaj już musimy złapać, żeby było na przemian. O. Dobra. Złapało. Dobra. Mamy 12 i unosimy je o tak do góry. Tak do góry je podnosimy. I teraz jeśli chodzi o te 3, no to niestety jedyne co to łapiemy je na cążki i przyklejamy jeden do drugiego. Jak złapie klej, też łapiemy do góry i podnosimy w palcach. O. O tak. Tworzymy taki środeczek. Dobrze, i teraz wszystko do wszystkiego przyklejamy. Najpierw do dużego. Przyklejamy te środkowe. Też się staramy tutaj złapać ten przemian. O, żeby zachować ciągłość. I tutaj można przydusić czymś, co tam macie pod ręką. Ja mi się akurat złapał patyczek do szaszłyków. I tutaj przyklejamy to najmniejsze. Ten najmniejszy element i też go dociskamy. O, dociskamy mocno, żeby im mocniej tu dociśniemy, tym bardziej, o widzicie, one się same się zamykają, te płatki. Dobrze, mamy już cynię prawie gotową. Trzeba ją teraz uformować. Czyli to jest, o już.
takie pyk, pyk, pyk. Do środka, na zewnątrz. Bardzo ładny jest ten kwiatek. I tutaj myślę, że do środka możemy dać malutkiego dżecika i będzie bardzo ładnie wyglądało. I w ten sposób powstała nam cynia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dobrze, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o stokrotki. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Zapraszam do obejrzenia chyba jeszcze jednego, tak, jeszcze dwóch tutoriali, jeśli chodzi o kwiatki, które do tej pory sama robię, które sama potrafię robić. Czyli do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!